Dzień dobry. Nazywam się Anna Jarosiak-Teresa, jestem adwokatem. W dzisiejszym wideo chciałam Państwu powiedzieć, co można zrobić w sytuacji, kiedy dłużnik oświadcza nam, że niestety, ale nie zapłaci nam tych pieniędzy, które powinien. Czyli podpisał z nami umowę, my wykonaliśmy usługę, a on się nie wywiązuje. Pożyczyliśmy mu pieniądze, miał oddać, nie robi tego. Przede wszystkim warto porozmawiać. I teraz, jak się przygotować na taką rozmowę? Jest mnóstwo rozwiązań prawnych, które Państwo możecie zastosować, żeby tę sytuację rozwiązać i warto z nich korzystać. Zanim pójdziecie do sądu, warto pomyśleć o tym, co możecie zaproponować temu dłużnikowi innego, co spowoduje, że pieniądze w jakiejś formie trafią do Państwa. Oczywiście pierwszym pomysłem, który chyba każdemu z nas przychodzi do głowy, są rozliczenia barterowe. Tak, tutaj każdy z Państwa na pewno wie, że jest to korzystne. Wiąże się z tym, że jeżeli zakupujemy w swoim przedsiębiorstwie jakieś usługi, to zazwyczaj zakupujemy polecenie innej niż sprzedajemy, co wydaje się oczywiste. Ale ja nie o tym dzisiaj chciałam Państwu mówić. Otóż są takie instytucje prawne, jak między innymi możliwość zawarcia umowy, datio insolutu. Jest to umowa, która daje możliwość przeniesienia prawa własności w zamian za spełnienie świadczenia. Czyli jeżeli mamy taką sytuację, w której ktoś się zobowiązał, że zapłaci nam określoną kwotę środków finansowych i tego nie uczynił, to możemy napisać w umowie, że jeżeli ta osoba nie uczyni tego na przykład w przeciągu roku, bo dajemy pożyczkę na określony procent i ona nam nie płaci, wówczas zobowiązuje się do przeniesienia prawa własności nieruchomości na naszą rzecz. Jeżeli sporządzicie Państwo takie oświadczenie w formie aktu notarialnego, to w drodze postępowania sądowego będzie można wymusić, aby takie oświadczenie zostało w imieniu złożone. Jeżeli zrobicie to w zwykłej formie, nie będzie się dało tego zrobić, natomiast będzie możliwa jej normalna realizacja, tak na zasadzie postanowień umownych i w związku z tym szkody poniesionej. Natomiast to, co jest ważne, często mnie klienci pytają, jak to zrobić, żeby zabezpieczyć się na nieruchomości, a zarazem, żeby tego nie było widać. Bo jeżeli Państwo zdecydujecie się na hipotekę, oczywiście, że jest taki instrument prawny. I oczywiście, że można zrobić wpisu do hipoteki. Jeżeli zrobicie wpis do hipoteki, będziecie widoczni, jeżeli ten dłużnik będzie chciał sprzedać nieruchomość, każdy będzie widział, że macie hipotekę. Natomiast, gdyby była taka sytuacja, że nie chcecie być widoczni, że chcecie mu dać szansę, żeby zaciągnął jakiś kredyt, bo ten kredyt nie będzie opiewał na całą nieruchomość, na całą wartość nieruchomości. I wiecie, że ma środki, żeby go spłacić. Albo z jakichś innych przyczyn niekoniecznie chcielibyście, żeby ta Wasza umowa była ujawniana, wówczas umowa datio insolutum jest naprawdę świetnym rozwiązaniem. Ma oprócz tego jeszcze kilka profitów. Po pierwsze, skarga pałjańska powinna być w stosunku do niej nieskuteczna. Orzecznictwo wskazuje na to, że jego doświadczenie ekwiwalentne powoduje, że takie umowy się nie unieważnia. Zatem, jeżeli wiecie, że będzie kilku wierzycieli i Wy byście chcieli być najlepiej zabezpieczeni, to taka umowa będzie naprawdę Was zabezpieczała. Z tym, że trzeba pamiętać o tym przed skargą pauliańską, ale wpisów w hipotece nie ma, więc jeszcze warto się zastanowić, czy tego lepiej nie zabezpieczyć. Wszystko zależy od sytuacji. Natomiast jeżeli chodzi o wierzycieli, to Państwo zostaniecie zaspokojeni, a w większości sytuacji jest tak, że ten dłużnik ma tylko jedną nieruchomość, natomiast pozostali wierzyciele nie. Więc czasami to rozwiązanie prawne warto użyć w takiej sytuacji, kiedy wiecie, że tych zobowiązań jest dużo i to już jest niemożliwe, żeby ktoś Wam to wykonał. Myślę, że Państwo też teraz jesteście w stanie wymyślić inne sytuacje, w których warto zastosować tę instytucję prawną. Jest ona ciekawa i naprawdę dość często ją używam. Oprócz tego mamy przelew wierzytelności. Jest taka możliwość, aby kiedy przychodzi do nas dłużnik, zapewne znacie Państwo taką sytuację, bardzo często się wydarza w praktyce, mówi nam, że on bez chęci zapłacił, ale nie może, bo jemu kontrahent nie płaci. Jeżeli tak powiem, to zastanówmy się, jaką ma tą wierzytelność, czy ta wierzytelność jest wymagana, czy faktycznie istnieje. Sprawdźmy to. Często ta wierzytelność jest większa niż wartość naszej wierzytelności i warto się zastanowić nad tym, czy nie chcielibyśmy kupić tej wierzytelności. Oczywiście, to trzeba porządnie sprawdzić, ale przy tym warto też zwrócić uwagę na przepisy, które dotyczą nadwyżki. Jak Państwo spojrzycie na nie, naprawdę są ciekawe, bowiem wskazano w doktrynie, iż słuszne jest spostrzeżenie, że w przypadku, w którym wartość świadczenia spełnionego przez dłużnika przewyższa wartość świadczenia pierwotnego, a zatem wartość tej wierzytelności jest większa
niż wartość naszej pożyczki. Nadwyżka podlega zwrotowi na rzecz dłużnika tylko wówczas, gdy strony wyraźnie tak postanowiły. Pozostawiam to pod Państwa rozwagę. Tutaj chciałabym Państwu zwrócić uwagę na sam ten przepis, bo naprawdę tą umowę datum solutum, w ogóle świadczenie tego rodzaju, jest uregulowane tylko w jednym artykule. W artykule 453 Kodeksu Cywilnego. Jeżeli dłużnik w celu spełnienia zwalnia się, jeżeli dłużnik w celu zwolnienia się z zobowiązania spełnia za zgodą wierzyciela, bo oczywiście Państwo jako wierzyciel musicie wyrazić na zgodę, świadczenie, zobowiązanie wygasa. Jednakże, i to jest szalenie istotne, gdy przedmiot świadczenia ma wady, dłużnik obowiązany jest do rękojmi według wpisów, przepisów o rękojmi według przysprzedaży. To, co chciałam Państwu powiedzieć, bo oczywiście, proszę Państwa, tych instrumentów prawnych jest dużo, ale często w mojej praktyce zawodowej klienci mnie pytają, co zrobić, czy warto w ogóle tę ugodę podpisywać, czy idziemy do sądu. Często mówię, że warto tę ugodę podpisać, dlatego że wpisujemy sobie w takiej ugodzie, że dłużnik, powiedzmy, zobowiązuje się nam, powiedzmy, mamy 50 tysięcy, rozkładamy mu to na dwie części po 25 tysięcy. I wskazujemy, że jeżeli nie wypełni chociażby pierwszej części, ta ugoda nie będzie wiążąca, wierzyciel ma prawo do dochodzenia całej kwoty, z należnymi oczywiście odsetkami, ale co ważne, jednocześnie dłużnik poddaje się egzekucji i oświadcza, że ta wierzytelność jest wymagana. Więc po pierwsze, mamy uznanie długu, gdybyśmy chcieli dochodzić tego w postępowaniu nakazowym, ale co ważniejsze, jeżeli mamy oświadczenie o dobrowolnym poddaniu się egzekucji z artykułu 777 KPC i zrobimy to w formie aktu notarialnego, to wówczas w ogóle pomijamy całe postępowanie sądowe i tylko składamy wniosek do sądu o nadanie klauzuli wykonalności. Lepszego rozwiązania nie ma. Wszyscy Państwo wiecie, ile trwają procesy gospodarcze w Polsce. Jeżeli możemy to załatwić taką krótką ugodą i dać mu krótki termin, miesiąc, dwóch, to często naprawdę się to opłaca, nawet jeżeli nic nam nie zapłacił. To są moje takie pierwsze porady. Oczywiście tych sposobów jest mnóstwo. Gdyby chcieli Państwo mnie o coś dopytać w tym temacie, oczywiście zachęcam do komentowania. A na dzisiaj serdecznie dziękuję i zapraszam na następny wideo.